Dresno 1500 Plac Targowy. Giełda Turystyczna oferuje wakacje odpowiednie dla każdego znaku zodiaku. Strzelców pociągają odległe miejsca, odkąd tylko ujrzą światło dzienne. Najważniejsze to uciec jak najdalej. Koziorożce zaszywają się w górach, preferują standardowe noclegi, najlepiej w tym samym miejscu co roku. Wodniki Szukają ekstremalnych, przygodowych wakacji lub weekendu w Nowym Jorku. Ryby spędzają wakacje w klasztorach i uwielbiają odosobnienie. Baran natomiast potrzebuje akcji najlepiej na balerman, na majorce. Byki pozostają przywiązane do własnej ziemi rzucają się na grilla przed altaną w domu. Bliźniaki chcą poznać ludzi, ale nie tych wczorajszych. Rak bierze urlop rodzinny rok w rok w tym samym miejscu. Lwy kochają imprezy, glamour i bary karaoke chcą błyszczeć na otwartej scenie. Osoby urodzone pod znakiem panny planują najlepszy okres w roku z dużym wyprzedzeniem. Optymalnie pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Wakacje edukacyjne są jak najbardziej zgodne z ich naturą. Waga Chce być rozpieszczana i jednocześnie stracić trochę na wadze. Wyjazdy dla singli z animacją i hihi. Skorpiony wolą rezerwować wycieczki bez powrotu na Titaniku i tym podobne. Mama pod presją pogodziła się z okrutnym losem. Dostarczona przed swoją okrutną córkę z bliźniakami na giełdę turystyczną. Kieruje się w stronę pierwszego wolnego miejsca. Darmowa kawa, darmowe ciastka, podoba jej się. Kastor i Pollux walczą o ciasteczka i przewracają papierowe kubeczki. Pan sagitarius Trabel daje im zabawne kostiumy kolędników i mówi, że mogą chodzić od domu do domu jak wszystkie grzeczne dzieci i prosić o datki na cele charytatywne. Nie trzeba im tego dwa razy powtarzać. Polecieli w mig. Uprzątnięto pogniecone ciastka i nasiąknięte kawą błyszczące urodki reklamowe. Mama dostaje babeczki dla smakoszy i śmietankę do świeżej kawy. Za darmo! Naprawdę potrzebuje pani wakacji, mówi sprzedawca, patrząc jej w oczy ze zrozumieniem. Ale gdzie? Kiedy się urodziła? Ze wstydem ujawnia dzień i miesiąc, ale nie swój wiek. Nieważne, mówi agent i wprowadza dane do swojego komputera astrokartograficznego. Magiczne linie pokrywają mapę świata. Tam, gdzie descendent krzyżuje się z wschodzącym Jowiszem, tam właśnie musi się udać, mówi. To tam spotka swojego wymarzonego partnera. Bogaty wdowiec, ujawnia astroanaliza. Oczywiście owdowiały nie z własnej winy, zapewniają, gdy mama spogląda z obawą w górę i nalewa więcej kawy ze śmietanką. Na wyspie Spile u wybrzeży Baktius w krainie marie Byrd krzyżują się linie horoskopu miłosnego. To jest dokładnie to miejsce, gdzie czeka szczęście. To trochę na uboczu, w zachodniej Antarktydzie. Klimat polarny, na szczęście z Egitarius Travel ma właśnie taką ofertę. Rejs z statkiem, M.S. Krzyż Południa, klasa lodowa C, solidna łódź ze wszystkimi udogodnieniami. Czy życzy sobie pani kabinet dwuosobową? Na to pytanie mama niemal wstała. Wygodne siedzenie nie pozwala jej na to. I miły sprzedawca, który natychmiast przeprasza, to prawda, dopiero na miejscu pozna wdowca milionera. Czyli na razie pojedyncza kabina premium. Dobrze, 15 880 euro. All inclusive, pełne wyżywienie, bezpłatna kawa przez całą dobę i ciasteczka. Niezbyt tanio, mówi mama, ale jeśli chodzi o zdrowie, nie można być skąpym. A jej córka jest teraz gwiazdą telewizyjną, więc pieniądze nie będą problemem. Ma tylko dwa pytania: czy statek wypływa z Frankfurtu nad Odrą, z okolicy targu drzewnego, i czy musi pić kawę na pokładzie dzień i noc? Jeśli chodzi o kawę, szybko się uspokaja. Herbata i piwo oraz sznaps i wino są oczywiście również zawarte w pełnym wyżywieniu. Szanowna Pani mieszka na piętnastym piętrze z zacinającą się czasem windą na rogu Róży Luksemburg i ulicy Karla Marksa, Koło Najowisz Zanotuję to sobie. Za dodatkową opłatą, oczywiście, zaniosą jej bagaże do autobusu. Transfer do samolotu do Berlina przez Lizbonę, Rio i Buenos Aires, do portu Ushua na Tierra del Fuego, gdzie czeka już na nią MS Krzyż Południa. Nocne niebo nad Morzem Polarnym jest po prostu niesamowite. Ogółem za transfer i tygodniowy rejs tylko niebywale, niewygurowane 26 235 euro. Tak, ponieważ przewóz bagażu z piętnastego piętra jest wliczony w cenę. Cara Leander śpiewała godnie o gwiazdach, które świecą tak jasno, gdy mama podpisuje wszystkie papiery. Z czystym sumieniem, bo pióro dostanie gratis. To dobry znak, zauważa, lecz nie zauważa, że nadchodzi Ewi. Dziecko niczego jej nie żałuje. Wszystkie umowy są anulowane, przyjmuje to bez skargi, ale kiedy dotychczas miły sprzedawca żąda zwrotu swojego srebrnego pióra Aurora, ona zaczyna strajkować. Prezent to prezent.